Tak właśnie brzmi Eufonium. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Odgłosy Góry Zamkowej. Moim i Państwa gościem jest Łukasz. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz właśnie opowie nam dzisiaj o tym pięknym instrumencie. Ale jak to się stało, że zacząłeś w ogóle uczyć się grać na Eufonium? Moja przygoda z tym instrumentem zaczęła się po tym, jak mój tata jest trębaczem i bardzo chciał, żebym grał na jakimś instrumencie, dlatego też wybrał mi, może nie przymusowo, ale potem mi też się spodobało, wybrał mi właśnie ten instrument, no i tak już zostało po prostu, bardzo mi się podoba i od bardzo wielu lat już na nim gram. No właśnie chciałam zadać to pytanie. Od jak dawna na nim grasz? Czy od wielu lat? Bo już sam nie wiem. Bo już sam nie wiesz. A pamiętasz swoje początki, ucząc się właśnie gry na tym instrumencie? Swoje początki tak, pamiętam bardzo dobrze. Pamiętam, jak... Co ci sprawiało najwięcej trudności? Wydobycie dźwięku, jak w każdym tym instrumencie. Na początku był taki harkliwy, taki bardzo, no bardzo nie dało się go słuchać wręcz, tego dźwięku. Potem z roku na rok już był coraz lepszy i z tym właśnie miałem największy problem z wydobyciem dźwięku. Ale ty też grasz na tubie. Tak, gram na tubie. Bardziej wolisz eufonium czy tubę? Czy nie można tego porównać? Lubię obydwa instrumenty. Nie powiem, czy lubię tubę, czy lubię eufonium. Lubię obydwa. Obydwa mi sprawiają frajdę. A jakieś ciekawostki na temat eufonium? Bo to jest taki dość mało znany instrument. Tak, przede wszystkim mało znany w Polsce. Bardziej znany jest na zachodzie, w krajach niemieckich przede wszystkim. Jest to instrument głównie wykorzystywany w muzyce tyrolskiej muzyce i jest on wykorzystywany jako właśnie bas. Nie jest to instrument jakiś główny w orkiestrze, tylko jest to właśnie w takich różnych kapelach wykorzystywany jako po prostu instrument basowy. Tak jak tuba jest w orkiestrach instrumentem basowym, tak tutaj w muzyce tyrolskiej czy innego tego typu rodzaju muzyce jest właśnie ten instrument. Jaki utwór przygotowałeś dla nas dzisiaj? Przygotowałem dzisiaj dla Państwa utwór Sugar Baby Waltera Melrose. Słuchamy w takim razie.